Niezły klimacik. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzamy sobie ten oto ośrodek wypoczynkowy. O kurczę. Trzeba naprawdę tutaj uważać, bo nie jest to zbyt wymiarowe miejsce. Ale zobaczcie na ten widok. Mimo tego, że to miejsce no, jest już opuszczone, trochę zniszczone nawet. Ale na góry w sumie lubię patrzeć. Ale nie po nich chodzić. Także zobaczmy, co się kryje wewnątrz tego budynku. Miejsce, które dziś zwiedzimy, to wybudowany na przełomie lat 70. ośrodek w górach, mogący pomieścić aż 110 gości. Czasowicze w deszczowe dni mogli tutaj skorzystać z m.in. z mini siłowni, spędzić wieczór w barze lub pograć w bilarda. Oczywiście to nie jedyna atrakcja. Nie jest do końca jasne, czemu ośrodek upadł, ale CIDG wskazuje rok 2014 jako zawieszenie spółki. Obecnie niestety wejście do środka nie było trudne, ponieważ jak widać nie byliśmy tutaj pierwsi. Zatem zapraszam na eksplorację. Tak, zauważyłem, jeszcze nawet jest trójwymiarowa, to jest w ogóle fajne. To fajne, te góry są pokazane i od razu szlaki. No. Ciekawy pomysł, trochę to czasu zajęło, żeby na te płytki ponanosić odpowiednio to wszystkie tam, pewnie z gipsu czy z czegoś. Pewnie tak, tutaj nie ma coś. Tutaj tego, tu jest taka pewna miejscowość. Ciekawe czemu jest dużymi literami. I ciekawe czemu jest zablurowana. Nie wiem, czy się da ten blur zdjąć. No niestety nie da się tego odblurować. Wiesz co, na ręce ci się robi wtedy taki blur. Cała Polska krzyczy dziś. No. Ale widać, zobacz, był jakiś taki dywan czy coś, bo są te belki. Piętro pierwsze. Ale ej, patrz, co tam jest. A, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o bilard. A, oczywiście ktoś kwiatka wywalił. No i niech ktoś mi powie, wiesz co, że... Ja... A niech ktoś podpalił. O, zobacz, to na tą naklejkę. Zaw Piastów. Mój tata kiedyś pracował w tej firmie. O, ale zobacz, co tu jest jakaś naklejka. O, wow. Chciało się komuś układać. Tylko co ma przedstawia? Może jakieś konie to miało być, nie wiem. Ej, patrz, ten stół tutaj... do wybierania punktów. Fajnie. Nie widziałem. I tu jest do wrzucania na monetę. A i wtedy pewnie trochę wypadały bile. To wygląda zajebiście. Ja tu bym w nocy przyszedł, mimo tego, że stan jest taki średni. Ale klimacik jest fajny. Wpadłbym i bym włączył te światełka. No. Ale pomyśl sobie wtedy, jaki tutaj był widok. W sensie, wiesz, siedzisz przy... Znaczy, no nadal w sumie jest, no. Nie zburczyli jeszcze gór. Zobacz, jeszcze tu są takie kamienne. No. Ta antresola jest fajna, naprawdę. To jest klimacik niezły. Ale kurczę, jak chodziłem po tym, to całe to trzeszcze. No to drewniane jest. Ej, patrz na to. Ale sztos! Pomyśl sobie, jakby to wyłączyć w nocy. No, można to wrócić wieczorem. No, na jakieś na godzinkę. Zobaczmy, są wszystkie świetlówki. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 ostatnio włączałem w tym młynie, więc myślę, że... To powinien się bez problemu włączyć. To będzie coś. Tak, no właśnie, ono zrobi takie fajne takie żółto-pomarańczowe światło. Chyba, że na górze są też świetlówki. A są faktycznie. Tak, dobra, no to 16 nie włączymy. Czy tam 7 razy 7, 20... 14, no ale ten. Ale będzie klimacik.
niby taka prosta rzecz, właśnie świetlówki i totalne to takie szkło i niezły klimacik. Podejrzewam, że zobacz, że tam jak masz te skosy, też mogło być tak, że było jakieś źródło światła zamontowane i robiło taki właśnie efekt. Niby takie proste, ale mi się zawsze podobało. Nie no, klimacik będzie, mi się podoba, ja lubię takie rzeczy. Nawet, że tutaj jest kawałek tego. W sumie te światełka też są tutaj połączone. Tak na dobrą sprawę, więc teoretycznie by świeciły. Co, w takim razie kolejne piętro? Wiesz co, mnie interesuje, zobacz. Masz oczy normalnie dalej. Dlatego, że tu przejścia nie masz. A, wiesz co, bo ja byłem w tej części. A, bo tam się przychodzi oddzielnie. Tak, tam na dole. Nie, wiesz co, są takie pokoje, które są jakby miały być w remoncie i tak dalej. Nie wiem, czy może no, przez szyby będzie słowo teraz to widać z tej strony. No ale generalnie taka... Co? Byliście w piwnicy? Jeszcze nie. Patrz. Routery AirLife. Myślę, że te małe routerki, one były dosyć fajne, bo miałem takie dwa egzemplarze. Mebelek, patrzysz na serię Mebelek. Tak, chciałem zobaczyć, jakie te fabryki. Zobaczmy, kiedy jest wystawiona faktura, tutaj obraz znowu będzie zamazany. 2008 rok. No to ogólnie działało. I patrz, patrz. No, patrz ten. Pamięć Kingston USB Data Traveler 4 GB za 45 zł. To były czasy. Pamiętam, jak miałem takiego pendrive'a i miałem na nim nagrane w iCity i grałem w bibliotece w szkole. Tak. Mamy kolejne dokumenty. Tak, cennik. Zobacz, jakie to musiały być jakieś wazoniki albo coś szklane, takie fajne wzorki. A, no niestety oczywiście ktoś to rozwalił. Nie można zostawić czegoś. O, nawet jest antena do routera. Czyli antena, w sensie opakowanie po antenie. Widać, ktoś cały zestaw. Dużo tych anten było. Monitorek. Ale komputer już widać, że uciekł. Monitor nie będziemy sprawdzać, czy działa, bo są duże szanse, że działa. To jest maszynownia, te windy, tej, która jest na stołówce. A, czyli tej windy od ten, od... Kurna, jak to się nazywa, no, od tych naczyń i tak dalej. No tak. No to pewnie włącznik światła w szybie. Skoro tam była winda, a tutaj na tym piętrze nie ma, to znaczy, że w piwnicy pewnie się odbywał cały proces... No kuchnia po prostu była. Czy tam wziąłem? Nie miąchniemy czy nie miąchniemy? Nie miąchniemy. Musielibyśmy kręcić osią silnika pewnie. A to jest obsrane chyba. Niestety. Albo to jest hamulec jeszcze. Musieliśmy jakoś... No. Nie wiem jak dzwonić hamulec. A nie chcę mi się tym brudzić. Ale kurczę, szkoda, że to jest takie zniszczone, bo nie jest jakoś ten fajny, jakoś ultra fajny ten ośrodek, ale jednak trochę klimatu było. Dobra, sprawdźmy to trzecie piętro. O, zobaczcie na to. Radio, Śnieżka. O, ten pokój naprawdę fajnie wygląda. Ale tutaj czuć od razu właśnie ten klimat tamtych lat. Dwa łóżka, stolik i praktycznie nic więcej. Dosłownie tak. Taka mała przestrzeń. Ale jednak ten widok na te góry, no to robi wrażenie. Kurczę, chciałem iść tyłem. O, jest toaleta. I te szafy. Kolejny taki pokój. Jak widać, te pokoje ciągną się dosyć przez kilkadziesiąt metrów. No i kolejny pokój, praktycznie w tym samym układzie. Tutaj mamy nawet telewizor. Będę dobrym eksploratorem. Po prostu stawię go na miejsce. O, od razu lepiej. Ale zwróćcie uwagę, że jest to Elemis. Ciekawe, czy są baterie w pilocie. Są. Dobra, test 2. Sprawdźmy, czy baterie w pilocie działają. Oż kurczę, widzicie to? Działają.
Gdybyśmy zabrali z samochodu przez fornicę, można byłoby go wyłączyć. Chociaż powiem szczerze, mam tutaj jeszcze jakby kilka innych miejsc, które chciałbym zwiedzić i trochę oszczędzam ten prąd, no bo wiemy, telewizor się włączy, on będzie działać. Plus, że jest pilot. O, jest tutaj Beko telewizor. Jest też odtwarzacz kaset, kurczę, blada. O, kalka ołówkowa. Nawet jeszcze jest cała. Kolejna łazienka. Ale zwróćcie uwagę na to, że tutaj krany, one są zaślepione wszędzie. Więc to nie jest tak, że one są odkręcone i ukradzone, skradzone. Tylko po prostu ktoś zaślepił te rury, żeby się woda nie lała. Kolejny pokoik. Fajny jest ten żerandol. Miał wszystko. Jakiś obraz zrobiony chyba pastelami. Nie, to jest wydruk. Niestety. Nie jest to prawdziwe. Jakąś gazetę. Kalendarz papieski 2014. Jeszcze jak. Angora. No i przechodzimy na kolejne piętro. O, widzimy tutaj kolejną wersję tego żerandola. Coś, co dla innych może być kicz, ale mi się podoba. Jest taki naprawdę mocno. A, to już ten, to już każdy wie. No, tutaj te pokoje. O, tutaj mamy skrętkę komputerową. Prawdopodobnie wisiał tutaj taki router, jak był na dole pudełka po nich. Tutaj ktoś przerabiał oprawkę, żeby były w nich świetlane żarówki energooszczędne, nie świetlówki. Myślałem, że trochę więcej rodzajów tych pokoi mieli. Ale jednak są w kółko takie same. Ale ten widok jest świetny. No, chodźmy zobaczyć, co w takim razie kryje się w piwnicy. Bo to jest miejsce, do którego jeszcze nie zaglądaliśmy. O, docieramy do drugiej klatki schodowej akurat. Czy to mi wygląda na strych? O kurczę. Mnóstwo pajęczyn. I dach, który trochę wygląda, jakby miał się zarwać. Oho. Cholera. Coś widzę, że gabarytowo strych nie jest dla mnie, ponieważ właśnie plecakiem co chwilę zahaczam. Zastanawia mnie to metalowe, to co tam jest. Nie uparzę, wdrażniony wstęp zbroniony. O kurcze! Patrzcie, to jest normalnie centrum dowodzenia. No tego się nie spodziewałem tutaj. Są telewizory. Tutaj mamy tunery DVB-T, czy nie DVB-T? Satelitarne w takim razie. No i pewnie to było zrobione na tej zasadzie, że po prostu każdy z dekoderów był ustawiony na jakiś tam kanał. No i potem poprzez, a tu jest wyjście od razu z modulatora, no ten kabel antenowy, obraz był sumowany i był dostępny na każdym analogowym kanale. Kolejny, nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem, ale myślę, że jak ktoś wie o co chodzi, to domyśli się co chciałem powiedzieć. Centrum dowodzenia wszechświatem. Nawet nie wiem co to jest za tunel. Fergusony to kojarzę, ogólnie mój tata się bawił w te rzeczy. Ciekawi mnie to, bo to jest, w takim razie wychodzi na to, że tutaj są dwa takie dźwigi. Ten wygląda nawet jeszcze lepsze stanie niż tamten. Zresztą widać, że cała szafa sterownicza jest, no cała. Pomijając tam chyba
jakieś dwa styczniki chyba poszły. Ale jest wszystko, reszta w porządeczku. Nieźle. Trudno by tam dalej coś było. Chociaż to też może być ta część z tymi pomieszczeniami, w których byłem na początku. Jeszcze nie wiem, czy wy je widzieliście. No ja na pewno je widziałem, bo przechodziłem wtedy tamtędy. Teraz przeniesiemy się do piwnicy. Tu jest chyba wejście. O kurczę. To chyba ktoś otworzył te drzwi razem z tym. Razem z futryną. Lucy. O ja. Bardzo klimatyczne zajście, nie powiem. Kurczę, blada. Ta piwnica jest ogromna. Patrzcie, tam się tyle ciągnie. Węże strażackie. No klimat mega. Taki magazyn. Naczynia. Takie duże termosy. No i trochę talerzy. Czyli tak, czyli w takim razie tutaj były kuchnie. W okolicy gdzieś powinny być. Obróbka jarzyn. Jest to co w każdym starym ośrodku. Czyli słynna obieraczka do ziemniaków. Oraz tutaj. Co na tym jajka? Może w jakiś sposób one były prześwietlane? Wybaczcie, że zrobię po prostu temu zdjęcie, ale teraz jakby wiem, co to było. Ponieważ kiedyś z chłopakami z UHA byłem w takim ośrodku i było takie coś tylko rozwalone i powiem szczerze, nie byłem w stanie jakby do końca powiedzieć, co to było, ponieważ widziałem tylko kawałki świetlówek UHA, więc zastanawiam się, czy to jest, nie wiem, coś do dezynfekcji. Kurczę, no jeżeli ktoś wie, po co się to stosowało, to bardzo bym był wdzięczny za podpowiedź. No ponieważ, no, nie wiem, mogę się domyślać, że po prostu to było, nie wiem, dezynfekcji jajek, ale z drugiej strony jakoś nie przypominam sobie, żeby jajka było trzeba tak dezynfekować. No i dochodzimy do właściwej kuchni. Ta lampa jakoś tak mam wrażenie, że świeci, nie świeci. Jakby świeci dobrze. No kuchnia, widać, że chyba trochę sprzętów wyjechało. Zapewne to były różne takie, nie wiem, rzeczy, blaty. Nieprawda, nie żadne rzeczy, blaty, tutaj był grzejnik. Sorry za głupoty, ale się nie zorientowałem. Zostało jeszcze patelnie. Prawdę mówiąc, można by tutaj strzelić jajeczniczkę, gdyby jakoś odpalić taką kuchnię albo przynieść sobie taką przenośną kuchenkę gazową. No i tu jest też nasz jeden z dźwigów towarowych. 01S. Ciekawe, co znaczy S. Telefon. Recepcja, szefowa biuro, szef biuro, księgowość, kuchnia, świetlica, pierwsze piętro oraz jadalnia. Fajne takie gniazdko. Musimy się dodzwonić. Muszę kiedyś zrobić emulator na Arduino, tak żeby to działało w ten sposób, że podłączam się do linii telefonicznej i aparat, który jest w tej linii, będzie jakby no, na tyle działający, że będę w stanie jakby wybieram sobie, nie wiem, 21 i on dzwoni i układ emuluje jakby linię telefoniczną i sobie można tam coś puścić. Dziwna, taka dziwny pomysł, ale dla mnie ciekawy. Docieramy do chłodni pewnie, chociaż takiej namiastki chłodni, nie widać nigdzie tabliczki. Czy to miała być lodówka, czy taka szafa?
A, to jest tylko szafa. Z jakimiś rzeczami, wykałaczki, opakowania różne. Zmywanie naczyń. A no i to jest drugi dźwig. W takim razie teraz wyjaśniło się, dlaczego były dwie maszynownie. Czyli drugi dźwig jest tutaj. Wyłącznik dźwigu. Bakielitowy wyłącznik. I dzwoneczek. Może ten przycisk właśnie był. Dźwig. Kurde. Tam nie chcę iść, bo zobaczcie na stan tej podłogi. Czyli zwiedziliśmy jedno skrzydło, teraz przejdziemy do drugiego skrzydła. Magazyn warzyw. Właśnie w ogóle. Ja szczerze mówiąc, przed chwilą się tak nie zorientowałem, ale zwróćcie uwagę, że tutaj są po prostu jajka, które sobie gniją. Tutaj mamy magazyn mebli i innych drewnianych elementów, które były pewnie używane, nie wiem, do jakiegoś takiego remontu albo jako zapasowe. Trochę ich jest. Jest gazeta z 2011 roku. Oraz małe okienko. Jak na piwnicę, zwykle w ośrodku te piwnice nie są takie duże. Tutaj naprawdę, już mówię to, nie wiem, 10 raz. Jestem zaskoczony, że jest taka duża. Pomieszczenie podręczne. O, tutaj mamy taki fajny warsztacik. Ale widać, że ten regał już ledwo żyje. Słyszeliście to? O kurde. Tutaj chyba piec był. A nie, to nie jest, nie ma pieca. A to był taki magazyn na węgiel. No gdzieś piec powinien być. Raczej. No, jakie dziwne zejście. O! Kurczę, nieźle to wygląda. Normalnie jakbym był w jakiejś karczmie. Nie będę tutaj oszukiwał, że już przechodziłem tędy i się zachwycałem tym miejscem. Jest jedna rzecz. Przechodząc tędy, nie zauważyłem, że w ogóle po drugiej stronie jest tak na dobrą sprawę cały bar i tak dalej. Matko, te straszące listewki. Więc w takim razie idę tutaj. No, tu jest to, co mnie ominęło. Tam zaraz dojdziemy. Tutaj mamy klawiaturkę na PS2 z jackiem, ona jest z głośnikami czy coś? Dziwne. To nie jest zwykła klawiatura. Chociaż z drugiej strony ma klawisze funkcyjne, przycisk do parzenia kawy, a i mikrofon, dlatego stąd to złącze dodatkowo. Kinkieciki. I tutaj dochodzimy do baru. W ogóle tak rozglądam się jeszcze za jeszcze jedną rzeczą, ale zaraz wam o tym powiem, bo wyczaiłem pewną rzecz. Przed chwilą jak byłem na tej dużej sali, zauważyłem, że są jednak głośniki w ścianach. Są co prawda dwa, ale kurczę, odpalić ich wieczorem nie zaszkodzi. Kalkulator. O nie, ktoś go potłukł. Potłukł? No, bo nie do końca. Bardzo fajny egzemplarz. Bardziej interesuje to. Dwa takie przewody.
takie. O kurczę. Naprawdę te szafeczki nie są pierwszej świeżości. O kurczę. Ach, zmieściłem się. No i tutaj mamy. To są te druciane przewody. Zaraz wam pokażę, co widziałem po drugiej stronie. Ciekawe, co za złącza. Może do innych głośników na terenie. Będziemy musieli to sprawdzić, bo ja jestem naprawdę ogromnie ciekawy. Ale pokażę wam drugie końce tych przewodów. Ach, kurczę, blade. Śnię jeszcze. O! Lampa z lawą. Ciekawe, gdzie jest reszta. Nie wiem, co to jest. Popędzają mnie, żebym już szedł. Z pokrywka chyba od tam. Od rozdzielacza iskry do jakiegoś samochodu starego. Nie wiem, jak to się nazywa, ale tego powiedziałem rozdzielacz iskry. O. No. Tak, tu mamy barek. To mamy resztę rzeczy. Ja wam pokażę, o co mi chodziło. Tutaj jest mój aparat, ale zobaczcie na to. To trochę wygląda jak głośnik. Tam jest takie drugie. Na górze to było wyjęte. Po prostu była tam sama taka ścianka. No myślę, nie będę tego odrywał. No ale czuję głośnik. Więc jak czuję głośnik, znaczy, że on tam pewnie jest. A tu są te przewody. Takie same dokładnie jak tam na dole. I one idą tam i tą rurą wentylacyjną w tamtą stronę. Więc coś mi się wydaje, że to jest przewód od głośników tam w barze. I docieramy do kolejnego pomieszczenia. I mamy tutaj stół do ping-ponga. Ładnie. O, i docieramy do wejścia. Do wejścia do obiektu. Na dzień dobry witały nas łazienki. Fuh, i łazienki. Ale z drugiej strony to nie było wejście główne, tylko to było takie boczne wejście. To jest niezłe, ponieważ tutaj leży drugi stół do bilarda. Ten na górze niestety jest już spalony, bo jakaś banda debili musiała go podpalić. Ale ten jest cały. Wystarczyłoby go tylko złożyć. Tu są nogi od tego stołu. Tu jest część blatu. Sam blat. Ciekawe, czy gdzieś są jeszcze bile. Może w jakimś kartonie. Nie wiem, czy też o tym myślicie, ale chyba te stoły są tutaj dwa. Jest jedno pudło. Jest drugie pudło. Są cztery. Tak, cztery nogi. Podejrzewam, że ten karton to akurat są na łączeniu. To jest tylko jedna góra. Nie, dwie góry. Kurczę blade, tutaj mamy w takim razie dwa stoły. Nie wiem, jak z tym zielonym, czy jest kompletne. Kurna, nieźle. Tak by się uprzeć, jakbyśmy chcieli bardzo go sfotografować, to można by go szybko złożyć. Ale zbyt szalony pomysł. No, także docieramy do końca. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji oraz zapraszam serdecznie do moich znajomych. Kanały macie w opisie. No i też tu się wyświetlają subskrypcje. Do następnego. Cześć!